Słuchajcie, tylko nikomu nie mówcie, że to ja wam mówiłam, okej? Okay? Poznałam szalenie ciekawą postać. Jest artystą, wszechstronnie uzdolnionym. Maluje obrazy, rzeźbi, a nawet pisze opowiadania. Wydaje mi się, że jest z natury introwertykiem, ponieważ słyszałam, że przeżywa silny stres, gdy musi utrzymywać kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą. Trochę mi go nawet szkoda, ponieważ jestem pewna, iż najlepiej to on by się czuł w swoim ciasnym domu. No ale wiadomo, trzeba zarabiać na chleb. Ma narzeczoną, którą bardzo kocha, ale ona go straszy, że jeśli nie wyjadą z tej zapyziałej dziury o nazwie Drohobycz, to niechybnie go porzuci. Chcesz wiedzieć, kto to? Zajrzyj koniecznie do książki pod tytułem Ukraiński kochanek Stanisława Srokowskiego bądź do artykułu naukowego dr Sławomiry Lisewskiej.